Na pewnej małej farmie żyła sobie słodka kacza rodzinka. Mama kaczka wysiadywała jajka, czekając aż wyklują się jej małe kaczątka. Znajdowało się tam dokładnie 7 jajek. Pewnego słonecznego ranka kaczątka zaczęły się wykluwać. Po krótkiej chwili z radością wykluło się 6 małych kaczek. Małe kaczątka próbowały odnaleźć się w nowym świecie, kwakały i chodziły dookoła swojej mamy. Jednak największe jajko dalej było całe. Mama kaczka zaczęła się martwić, bo myślała, że może coś mu się stało. Postanowiła poczekać trochę dłużej. W końcu wykluło się ostatnie wielkie jajko. Będąc bardzo zmieszane, małe kaczątko rozglądało się wokoło. Nie wiedząc za dużo, jego mama i bracia byli bardziej zmieszani niż on. Ponieważ ta kaczka wyglądała zupełnie inaczej niż oni. Był dużo większy i miał biało-szare pióra. Inne kaczątka zaczęły się z niego śmiać. Ale z ciebie brzydkie kaczątko! Nie wyglądasz jak my! Nie rozumiem. Jak to możliwe, że wyglądasz inaczej? Brzydal, 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 brzydal. Trochę później wszystkie kaczki trochę podrosły. Ale brzydkie kaczątko było dużo większe i miało inny kolor piór. Urosłeś tak szybko. Dlaczego jesteś taki brzydki? Czas leciał, a brzydkie kaczątko rosło inaczej i było smutną kaczką. Żaden z jego braci nie chciał się z nim bawić. Nie będziemy się z tobą bawić, jesteś brzydki. Wszystkie inne zwierzęta na farmie naśmiewały się z niego. Oj, brzydkie kaczątko, brzydkie kaczątko. Kukuryku, brzydkie kaczątko, brzydkie kaczątko. Jednak mama kaczka starała się chronić go jak najbardziej. Moje biedne kaczątko, czemu jesteś inny niż wszyscy? Dni mijały, ale biedne, brzydkie kaczątko czuło się strasznie. Całą noc siedział smutny i płakał, ponieważ myślał, że nikt go nigdy nie zaakceptuje. Dlaczego jestem taki brzydki? Czemu nie mogą wyglądać jak moi bracia? Pewnego dnia myśliwi dotarli nad jezioro, przy którym żyli. Myśliwi zaczęli polować na kaczki, które widzieli. Kiedy mama kaczka szukała jedzenia dla swych kaczątek, została złapana przez myśliwych. Biedne, brzydkie kaczątko, nie wiedząc co się dzieje, czekało do rana, aż mama wróci. Biedna mała kaczka nie wiedziała co robić. Najpierw poszła do psa, a pies jej powiedział: Idź sobie. Nikt mnie nie może zobaczyć, jak z tobą rozmawiam. Chwilę później poszła do kury, ale ona tylko stroiła sobie żarty. Ko, ko, ko. Nawet ja wyglądam lepiej od ciebie. Ko, ko, ko. Brzydkie kaczątko było bardzo smutne. Nikt mnie tu nie chce. Jeśli mama nie wróci, to nie ma powodu, żebym został na tej farmie. Tego ranka brzydkie kaczątko opuściło farmę. Popłynęło na drugą stronę jeziora. Zadawało to samo pytanie wszystkim zwierzętom, które napotkało. Czy znasz jakąś kaczkę podobną do mnie? Czy znasz jakąś kaczkę podobną do mnie? Czy znasz jakąś kaczkę podobną do mnie? Zawsze otrzymywał tą samą odpowiedź. Nikt nigdy wcześniej nie widział tak brzydkiej kaczki. Biedne kaczątko wyruszyło w podróż i dotarło do innego jeziora. Zadało to samo pytanie gąskom.
Nie możesz tu zostać. Tu są myśliwi. Lepiej uciekaj stąd już. No uciekaj, zmykaj. Brzydkie kaczątko zaczęło się oddalać. Po chwili ukazało się inne jezioro. Tym razem był zupełnie sam. Nie było tam kompletnie nikogo. A więc jeśli nikt mnie nie chce, zostanę tutaj sam już na zawsze. Minęło kilka miesięcy. Pomimo tego, że było samo, kaczątko było bardzo szczęśliwe. Pewnego dnia widział stado białych ptaków z długimi szyjami, które leciało na południe. Spojrzał na nie z podziwem. Ależ one są piękne! Chciałbym kiedyś być jak one! Przyszła zima i zaczął padać śnieg. Brzydkie kaczątko zakochało się w pierwszym śniegu. Bawiło się i było całe z białego puchu. Przez duże opady śniegu brzydkie kaczątko miało problem ze znalezieniem jedzenia. Chodził i szukał, ale tylko się zmęczył i zmarzł. Nieopodal przychodził pewien rolnik. Zrobiło mu się szkoda kaczątka i owinął je kurtką. Biedaku ty mój, ale zmarzłeś. Zabiorę cię do domu i zaopiekuję się tobą, aż urośniesz. Rolnik zrobił jak powiedział i zaopiekował się nim. Kiedy nastała wiosna, brzydkie kaczątko urosło jak na drożdżach. Widząc dobry stan kaczątka, wypuścił je z powrotem do jeziora. Znów został sam. Po tak długim czasie brzydkie kaczątko spojrzało na swoje odbicie w wodzie. Był w szoku po tym, co zobaczył. Nie mógł się rozpoznać. Pomyślał, że ktoś inny stoi za nim i na niego patrzy. Więc zaczął machać skrzydłami. Ale w odbiciu działo się dokładnie to samo. Wyprostował swoją szyję, a odbicie robiło dokładnie to samo. Właśnie wtedy zrozumiał, że ten piękny ptak to nikt inny jak on sam. Ojej! Ale się zmieniłem! Wyglądam jak te ptaki na niebie! Muszę wrócić do domu i pokazać ją! I wyruszył. Kiedy płynął przez jezioro, trafił na kilka łabędzi. Ponieważ był jednym z nich, przygarnęły go. Brzydkie kaczątko podróżowało szczęśliwie z łabędziami. Chłopiec z kolegami na brzegu jeziora krzyknął w stronę łabędzi. Hej, zobaczcie tego młodego na końcu. To musi być najpiękniejszy łabędź, jakiego widziałem. Tak, od samego początku on był łabędziem. Był tylko pechowym jajkiem, które pomieszało się z kaczkami. Ale teraz ze swoją nową, prawdziwą rodziną wiedzie szczęśliwe życie.